Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do kolejnego sezonu rywalizacji w Etka Klasie, no czyli w Fantazy Premier League. Eee, w tym roku chciałbym powiedzieć, że nie wiem czy będzie jakakolwiek seria typu Overwatch, no bo po prostu to miało fatalne zainteresowanie, no bo jak jest 30 osób w lidze, no to kto to więcej ma oglądać. Jeżeli chcecie w jakiejś innej formie, jakieś sprawozdania z tego na przykład na Discordzie albo na fanpage'u na Facebooku co jakiś czas, to dajcie znać. Jeżeli chcecie też na przykład, żebym tylko na półmetek i na koniec sezonu nagrał odcinek, kto w połowie sezonu był najlepszy i coś tam powiedzieć i na koniec sezonu również podsumować. W każdym razie dajcie znać jak chcecie mieć to prowadzone. Czy wystarczy wam jakiś odcinek w połowie sezonu i jakieś małe podsumowanie na zakończenie? Czy chcecie to w jakiejś innej formie Dajcie znać, tutaj oczywiście cały czas macie wyświetlony kod, teraz powinien wam się powiększyć. Jeżeli macie w planach dołączyć do etka klasy lub już to zrobiliście, to dajcie znać w komentarzu, to przynajmniej będę wiedział kto mniej więcej jest kim, żeby po prostu znać każdego kto będzie w naszej lidze. Jeżeli nie był dostatecznie duży wcześniej. Co do mojego zespołu, w tym sezonie nie pokazuję jak go buduję, no bo co, robiłem to chaotycznie, w sumie już i tak zmieniła, zmieniałem go raz. No, tak się prezentuje. Oczywiście musieli być zawodnicy z Arsenalu. <gry> Jak zawsze to daje i potem żałuję zwykle. Nie wiem, czy tutaj jeszcze czegoś nie pozmieniam. Najciekawszą no, rzeczą, którą zauważyłem, to, że Farman. Yy, jest w Premier League w tym roku, czyli mój ulubiony zawodnik w FIFA, bramkarz. No to jest bardzo dobra sprawa. Miałem go na początku w składzie, ale go wywaliłem, bo był o pół miliona droższy przez to. Co... Nie stać mnie było na jakiegoś innego zawodnika. Stwierdziłem, że i tak Ederson będzie cały czas bramkarzem. No, wcześniej to w ogóle miałem Allison, ale mniejsza z tym, dajcie znać, co uważacie na jakikolwiek temat. Zapraszam do ligi. Możecie udostępniać tę ligę wszystkim, bo im więcej, tym lepiej. To znaczy, im więcej, tym lepiej. O ile nas będzie poniżej 100, ale na pewno będzie nas poniżej 100. Hmm, dlatego również zapraszam, może na naszym Discordzie pojawi się coś w związku z Fantazy Premier League. Chociażby jakiś czat. To się jeszcze zobaczy. Ja w tym roku zamierzam oglądać w telewizji bardzo dużo spotkań. Także mam nadzieję, że to się też, e, no po prostu odbije na moim wyniku. Zresztą rok temu i dwa lata temu byłem chyba w top 3, więc nie było tragedii. Nawet nie wiem, czy nie top 2. No i to tyle chyba. Zapraszam w każdym razie do ligi i dołączajcie elo. elo.